Halo, halo, dzień dobry. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Kroks, a to jest kolejny odcinek z Airport CEO. Airport CEO, które zostało zaktualizowane, była jakaś chyba grubsza aktualizacja, jeżeli chodzi o tę grę. No i nie mam dobrych informacji, moi drodzy, bo tu nic nie działa. Jestem trochę zdruzgotany i załamany, bo trochę mnie to pracy kosztowało. Widzicie te czerwone, dziwne rzeczy? No więc właśnie, nie jestem w stanie po prostu zlokalizować problemu, bo problemu nie ma. Wszystko działa, że tak powiem, wyśmienicie. Tu nie ma żadnych problemów, zarówno z oddaniem bagażu. Ci ludzie się domagają tutaj, że chcą się claiming baggage, chcą odebrać bagaż. Mają możliwość odbioru bagażów, to jest połączone. Wszystko powinno działać. Bagaże, że tak powiem, w bagażówce cały czas funkcjonują, cały czas jadą, są sprawdzane. Pracownicy, że tak powiem, ogarniają sprawę. Samoloty są obsługiwane, cały czas zarabiamy pieniądze. Mamy ich mniej, bo ja tu postanowiłem zrobić małą budowę. Postanowiłem stworzyć duży terminal dla dużych samolotów. No ale niestety, szczerze wam przyznam, to nie działa. Dlaczego nie działa? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam pomysłu na to. Loty są opóźnione cały czas i to nie jest wzgląd na to, że tutaj są jakieś korki. Nie, spojrzałem, samolot nie powinien być opóźniony. Powiem wam szczerze, dziwnie to zaczęło działać. Można powiedzieć, że się poddaje, choć z drugiej strony się nie poddaje, bo w sumie wszystko zrobiłem. Tutaj jest drugi terminal, który miał funkcjonować tylko i wyłącznie dla dużych samolotów. Tu mamy dla niego wybudowany pas. Tu miało być kilka stanowisk jeszcze dorobionych, z tej strony również. No i niestety działa to jak działa. Moi drodzy, oficjalnie dzisiaj kończymy sezon pierwszy Airport CEO z takim lekkim niesmakiem. Mam nadzieję, że... nie wiem, jak wam to powiedzieć, że będziecie czekać na kolejny sezon. Te czerwone, cholerne, mam dziwne wykrzykniki, mam nadzieję, że znikną. Ludzie nie chcą odbierać bagaży, jakkolwiek. Dziwnie to funkcjonuje. Ja nawet im usunąłem tutaj drzwi, bo mam wrażenie, że oni nie mogli się tutaj dostać. Ale z drugiej strony, no nie wiem, czy tu jest jakaś dodatkowa strefa. No może trzeba to określić, że to jest strefa. Nie mam pojęcia. Choć wątpię. To tak nie powinno funkcjonować, już trochę w tę grę gram. No i tak to funkcjonować nie powinno. To nie koniec, na pewno Airport CEO na moim kanale, na pewno pojawi się kolejna seria, na pewno pojawią się kolejne fajne odcinki i kolejne fajne lotniska na moim kanale. Na dzisiaj to koniec. Nie wiem, kiedy wrócę do Airport CEO, być może pod koniec roku. I ostrzegam od razu, pod koniec roku, czyli za miesiąc, bo to już mamy listopad i to końcówkę listopada, więc nie martwcie się. Fanów Airport CEO apeluję, żeby wzięli na wstrzymanie. Czy oni się tutaj chcą dostać? Nie chcą się dostać. Nie wiem, jak to działa, nie wiem, jak to funkcjonuje. Bagażówki wszystkie są połączone. I tutaj nie powinno być żadnych problemów. Mimo wszystko kończę sukcesem, bo utrzymujemy, że tak powiem, cały czas pozytywne fundusze. Tutaj cały czas zarabiamy pieniądze i to są na pewno pozytywne aspekty. Airport CEO przy kolejnej aktualizacji, mam wrażenie, się zepsuło. A kolejne lotniska będą na pewno zdecydowanie lepsze, na pewno będą lepiej zorganizowane, także trzymajcie kciuki, żeby w przyszłym miesiącu ja już sobie tutaj, kurde, jak świetnie poradził. Mówił do was Kroks, bardzo wam dziękuję za całe wsparcie podczas całego sezonu Airport CEO. Mam nadzieję, że zobaczymy się za miesiąc w kolejnym sezonie, drugim już z Airport CEO. Tymczasem was bardzo serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.